3 grudzień 1981 roku, Muzeum Literatury. Jan Siemisbach, prozaik, reportażysta, aktor filmowy. No więc, miałem raczej burzliwe życie. Po 1942 roku zostałem sam. Ani ojca, ani matki, ani kumpli. Ja zwiedziłem kawał świata. Matka pochodziła z Nadbajkału, była Rosjanką. Ojciec, samo nazwisko mówi, Niemcem, zesłańcem o Syberię i tam poznali się rodzice. Ja się urodziłem 1 maja, tak jak mi mówiła moja matka, o 3 po południu. We wszystkich dokumentach mam, że jestem urodzony 31 listopada. A listopad, jak wszystkim wiadomo, nie ma 31 dni, tylko zawsze 30. W ogóle skąd się nazwisko Himmelsbach, Janka Himmelsbacha się wzięło, nie wiem. Wiem tylko, że on miał na imię Iwan. Można być półżydem, półpolakiem? Przepraszam najmocniej. Tak czy nie? Zgadza się, no, nie będę ukrywać. No. A wie pani syn, pani się? Z całym? Nie. Pół? Pół. Miał też kompleks jakiś żydowski, bo że on... Czy ojciec, czy matka było Żydówką, nie wiadomo. Ja jestem takim dokumentalistą na wariackich papierach. Nigdy do szkoły filmowej nie chodziłem. Robię film 1, 2, 3 lata. Ciekawie mi to się wszystko ogląda, ale nie jest to prawdziwe życie, ten dokument w tej chwili. Sytuacja była taka, że zanim pojawiły się pieniądze na koncie filmu, zaczęli wymierać bohaterowie nam. Umarł pan Kierył, nauczyciel Himmelsbacha. Umarła pani Płochocka, żona Dzikiego Jasia, matka naszego bohatera. Następnie umarł Jan Młodożeniec, wielki przyjaciel Himmelsbacha i wielki grafik. No i ja wreszcie zacząłem umierać. Jak tam? Wszystko w porządku? W porządku. Wracamy na rynek. Jak się czujesz? Dobrze. A ty? Też dobrze. Ponieważ udało mi się wywinąć z tamtego świata, to uparłem się, że to po prostu tak zrobię, żeby mi koledzy w trumnę nie stukali, że się do końca zapowiadał. On się urodził w 1942 roku. Tak, to jest ona, Stasiowa. To jest ta matka Iwana. Żadnego męża, żadnego nie widziałem nigdy, żeby ona miała kogoś bliskiego. Była samotna. No, to był dzieciak, ja z nim nic wspólnego nie miałem. Tylko widziałem matkę, znałem, była dosyć wysoka, była Rosjanką i że uciekła z Rosji. I że ten ojciec jej nazywał, był Tatarem. On się nazywał Tryntajła. Często słyszałam u niej słowo cholera, no, kiedy rzucałam pociski pod adresem Jasia. I to było takie przykre w słuchaniu. Pamiętam nawet taki moment, jak upiła się i leżała na podłodze, a on koło niej siedział i obejmował ją, swoją matkę, i płakał. Jak sobie wypiła, to szła do ogródka, położyła się, a on ją pokrzywami bił i mówił, wstawaj pijacko, dawaj mnie jeść, bo głodny jestem. Nikt się nie poświęcił, że właściwie z chimii z bacholobów gabinetowych, żeby się tą godzinę jazdy elektrycznym do Mińska Mazowieckiego przejechać. Bo tam rzekomo wymarli wszyscy ci ludzie, którzy Jasia znali. A okazuje się, że żyją i mają się nieźle. Jasio urodził się w Mińsku i mieszkał... Tu w tym miejscu. No to w tym domu, tu, u Zambla. A ten budynek to był Borensteinów, hotel. Tu stał stołek z miską. Tu stał stół. I były... ganki pod spodem i sztuczce w szufladzie. Tu żeśmy się z Jasiem bujali na huśtawce. Aż się jeden hak kiedyś złamał, mi się skończyła huśtawka, a łbem przyłożyłem w framugę, bo za nisko się bujała. Sam... Zobacz, mama, ja będę do was w telewizji, to sobie wyobrażę, to będzie. To był hotel, własność mojej matki, bo ojciec nie żył już wówczas. Małgorzata Borenstein się nazywała. W ogóle ten życiorys mam tak pokręcony, że to cholery można dostać. Mama Jasia zmarła
no to leżała tam w tej kuchni, zesztywniała zupełnie, nie wiadomo było jak ją pochować. Ale koszula miała krótki rękaw, więc zmarłego nie można w krótkim rękawie, słyszałam, chować. Więc moja mama, pamiętam, sztukowała te rękawy, żeby te ręce były przykryte. No i tak tę trumnę powieziono. Teraz z tobą pierdoło będzie, no. Kiedy zostałem sam, bez rodziny, wzięli mnie ludzie na wychowanie. Został sam, niczy i chłopak, 11 lat i tam przygarnęła to Mańka Pędzel, którą opisuje w opowiadaniach. Ale Mańka Pędzel była wariatką całkowitą, ja się ją lubił. Jak matka zmarła, to on dostał takiego rozumu jak stary chłop, że to do dzisiaj ma to, że tak nagle wydorosiał. Jest taka góra pod Barczącą, w stronę Mieni. Pociąg zawsze zwalniał. Niemcy do nas strzelali. Codziennie nas zabijali oczywiście. Węgiel się wyrzucało z wagonu. Kiedy się odbywał pogrzeb tych moich kolegów, byłem sierotą. Mańka go wysyłała, żeby, bo przecież forsy chciała od niego, że za darmo nie będzie go karmić ani trzymać w domu. No a jak nic nie przyniósł, to go w ogóle nie miał łóżka u Mańki. W domu przyrzekłem tutaj panu reżyserowi, że postaram się zrobić, odtworzyć, jak mniej więcej wyglądał Janek, jego matka, Dziki Jasio i Mańka Pędzel. W tym czasie umarła matka Himmelsbacha, Jasia, i zabrała go do siebie Mańka Pędzel, ta dozorczyni. Nie wypada, żebym chodziła bez stanik. Dziki Jasio to był, no chodził na złodziejki albo grał w karty, prawda? Rozbijał nieraz się jeszcze z nożem. To, a jak nie grał w karty, to brał worek i szedł na rampę krad węgiel, prawda? I Jasia pomału wciągał do tych kradzieży. Miałem dwie chrzestne matki, dlatego że chrzestny ojciec nie znał pacierza, a po drugie pokłócił się z księdzem, już przez chrzen. Pokłócił się dlatego, że ja paliłem papierosa i wyszedł ksiądz. Powiedział, że ja tego gnoja nie chrzę. Mańka Pędzel powiedziała, trzeba ciebie ochrzcić, bo cię Niemcy rozłupią. Pójdziesz do kościoła bez butów i na bozaka, tak jak Chrystus. A że wszyscy wiedzą, że jesteś sierotą bez ojca i matki, nie ma ci kto, kurwa, kupić butów, no. Dziki się spodziewał, że to raz dwa pójdzie. No i się wkurwił. Zapaliłem papierosa, a na to wszedł ksiądz. Zmierzył mnie od stóp do głów i oznajmił kategorycznie. Nie ochcie gnoja, niech żyje w grzechu. A dzięki na to, ja księdzu nie chcę grozić, ale i tu zawiesił głos. No ja się zagrał w 69 filmach, no były wśród nich arcydzieła, a nawet w tych chałowatych miał zawsze te swoje 5 minut, które się pamięta do śmierci. Mieszaliśmy raz dwom na wieży, urwał się w pewnym momencie i nakrył kościelnego. Zabieracie natychmiast do kościoła! A tymi proszkami nie waż mi się zapaskudzać pola! Słyszeli państwo głos Himmelsbacha. Szkoda, że go cholubkiem nie podłożyli albo englertem. A ty
tymi proszkami nie waż mi się zapaskudzać pola! Nie gońcie mnie! Ja jestem jej winny! Ja jestem z filmu! Napisał 3 zbiorki opowiadań. Nierównych, najlepsze autobiograficzne z czasów wczesnego dzieciństwa. I chodziła taka plota po prostu, że to jest przez niego zmyślone po prostu. O, jak Jasiowi powiedziałem kiedyś, mówię, Jasiu, co żeś ty w tej książce swojej napisał? Mówię, dzieło Osetowskiego, to był skład apteczny, gdzie budkę chodziłeś i kupowałeś. Jasio mnie na to mówi, Witek, nie wiesz, bajerów można trochę wcisnąć. Kto zna Osetowskiego, jak to na Węgrzech czytają. Ważne, że Osetowski był w Mińsku. Może pan ma jakiegoś małego pieska na oku? Może i ma. Panie, jak będzie ładny piesek, to ja tą maszynę panu dam. Tą, a ona jest więcej dla mnie warta niż życie. Zabrał mi małkę. Jakiego koloru oczy miał Himmelsbach? On miał jasne oczy, raczej niebieskie. Pilny. Bo zielonych na pewno nie i ciemnych na pewno nie miał. Niebieskie, niebieskie. Tak jakieś patrzące, zdziwione te oczy i zawsze jakieś takie poszukujące miał te oczy. A uszy Himmelsbacha? Czy to były uszy odstające, kłapciaste, można nawet spytać, jak one wyglądały? Czy tak? Nie były takie, wie pan, przyciśnięte, czy po prostu do głowy, tylko lekko się odchylały. Uszy to by pasowały te, które pan przyłożył teraz. Te? Czy miał muskularną budowę ciała? Niski był, gruby był. Był bardzo silny. Jak nieraz się zmagaliśmy, to on mnie przewalił. Mimo, że był o 2 lata młodszy. Był niewysoki, krępy. Dużą głowę miał zawsze. Przedziwna, asymetryczna twarz. Czy Himmelsbach jako dziecko miał już złamany nos? Duży nos miał, normalny, prosty nos. Właśnie ja nie wiem. Dlaczego on miał taki nos? A przecież nie był uderzony. Nie, może spadł mamie, bo ja go pamiętam od początku, jak był mały, trudno mi powiedzieć. Czy to był oryginalny jego nos, nienaruszony? Czy jak był mały, mama go strzyźniła, czy on sam spadł? Kiedy znowu zaczniemy razem jeździć? Boję się, że nie prędko, pani doktor. 7 miesięcy leżałem w gipsie. Noga mnie w dalszym ciągu boli. I co ja na to poradzę? Mówił mi nieraz, że w tym Mińsku stacjonowało 7 pułkułanów. On chciał jakąś znaleźć tożsamość. Ojcem jego był jakiś kapitan. 4 oficerów, 536 szabel, 12 CKM. Szwadronami dowodził pierwszym Kulesza Seweryn, drugim Poziomski, trzecim Męczarski, a czwartym nie pamiętam. Kiedy umar, powie pan nie ukochana, to nie wypada już pan nie gniewać ani śmiać. Proszę baczność i zamknąć oczy i usta dać. Pan Jaworski przyznał się, że wspólnie z Himmelsbachem brał udział w kradzieżach. Jaki charakter miały te przestępstwa? Ja łapałem z tych wozów brukiew i buraki dla królików. Janek natomiast brali dla siebie do jedzenia. Oboje z matką to jedli. I żeśmy się przy tych wozach, kradnąc to, po prostu zapoznali. Czy Jan Himmelsbach zaprzestał tego procederu po wyzwoleniu? Później, jak mi to weszło w krew, nie tylko mnie,
jak się skończyła wojna, to okradaliśmy Rosjan, którzy wracali obładowani harmoniami, motocyklami, tobołkami. Oni to trafili na takie rzeczy, wieźli z wojny, zdobyczy. To taki wstęp do tego, jak mi się zaczęło powodzić w życiu. Ale nie na tym koniec. Zostałem aresztowany. Osadzony najpierw w więzieniu na Toledo, Ratuszowa 21. Tam byłem skazany, zdaje się, na 5 lat więzienia. Jako małoletniego skierowano mnie do domu poprawczego. Przewieziony zostałem do Szubina. Każdy był z nas łobuzem. Jeden był od wycinania szyi, jeden od siłowania krat, sztab, takie rzeczy. No. To byli ludzie, przeważnie osieroceni. Każde dziecko było cwane. Okres okupacji. Nawet dzieci postarzało, jakieś co najmniej 10 lat. W Szubinie, tam były warsztaty szewskie, stolarski, krawiecki. Uczono nas po prostu zawodu. No i o dziwo, w nagrodę zostałem skierowany do kamieniołomów, do Strzegomia. Tam nauczyłem się swojego zawodu. To jest dłuto, które pamięta Janka Chmielnicka. I to dłuto jest to końcówka, oprawiona końcówka wiertła z kamieniołomów, atomowy odbijak. I to była Janka robota. Uciekałem ze Strzegomia do Gdyni, to po drodze skończyłem szkołę górniczą. A w ogóle nie wiadomo, czy naprawdę był górnikiem w kopalni Boże Dary. Ja się boję, że mu się nazwa Boże Dary spodobała w jego faktycznym uchu. Pracowałem w kopalni Ziemowit na Wiktorii Wałbrzychu, w Murckach i Boże Dary. Aha, niech ten górnik jeszcze postoi chwilę. My weźmiemy, jeszcze ubierzemy małego Himmelsbacha. Rzecz chyba normalna, że każdego młodego chłopaka ciągnie morze. Ja pojechałem do Gdyni. Najpierw byłem tragarzem, później zostałem marynarzem. Morze. Co to jest morze? No niestety jakoś tak mi się w życiu układało, że nigdzie nie mogłem znaleźć miejsca. Musiałem uciekać. On tak szedł, to naprawdę tak szedł na bosaka. Mańka Pędzel powiedziała, że apostołowie chodzili bez butów, to i on też może. Ja sobie wymyśliłam ten temat, że ja będę pisała właśnie o Himmelsbachu. To on się strasznie ucieszył i powiedział, o kurwa, będę jak Sienkiewicz. To kiedy się pan urodził? Jak to było z tą datą? Jak to jest z tym, co jest zapisane w opowiadaniu chrzest i tak dalej. Ja pytałam o jakieś fakty, tak mi się wydawało, fakty, daty, osoby, kto był prawdziwy, nie wiem, Mańka Pędzel. A, Mańka Pędzel. A, teraz mi się dogadali. A jak pan się nazywa? Ja z ojca Płochocki, Dzikiego Jasia syn. A, Dzikiego Jasia syn? A, dom Janka był tu. On gdzieś się tu zaczynał, bo tu były dwa ogródki między tymi domami. Tu były gdzieś tak mniej więcej biegł ten dom. W tamtym kierunku, na środku. Oni mieli na górze
mieszkali. O, myśmy mieszkali tu, w podwórku. Do nas się wchodziło na lewą stronę, do Janka na prawą stronę się wchodziło. Przy czym przed drzwiami Janka była taka drewniana balustradka, po której często wspinaliśmy się na strych wyżej, bo tam było okno na świat i tam przez to okno patrzyliśmy dookoła, co się dzieje. U niej stało jedno łóżko, krzesło, łóżko takie było metalowe, stołek do mycia z miską i stół z jednym krzesłem. I to wszystko było w tym mieszkaniu. Na ścianie były powijane gwoździe jako wieszaki. Kubeł z wodą. Wdowa po Himmelsbachu, podstawowe źródło informacji, według pana Szubartowskiego z trybuny, od pół roku nie żyje. Nie wiem, może będę żyć, może nie będę, ale wszystko jedno. No nas jakoś wpuściła i nagrała nam pewną ilość dosyć rewelacyjnych informacji. A Jasiu mi się bardzo nie podobał. Jasiu mówi, to chodź Basia, pójdziemy tutaj do kawiarni. No i wyszliśmy, tak po schodkach się wchodziło do tej kawiarni. I widzimy, przy stoliku siedzi sam Jasiu, Jan Morożeniec. No Jasiu się ucieszył, ja już też go znałam. I taki, on był delikatny, subtelny facet, taki naprawdę z kulturą nawet. W tym wszystkim, co miał taki gorszy okres życia, nie? I w pewnym momencie mówi, wiecie co? Jasio, mówi, ty, z was będzie para, na pewno dojdzie do tego. A ja się tak, ja też patrzę, myśmy jeszcze nie wiedzieli, że tak będzie, jak było. Zresztą Jasio był przedziwnym człowiekiem, na miarę tego widzenia mojego. No i dzwonił, ja tam schodziłam, nieraz mnie rozśmieszał, a nieraz byłam zła, że stale przychodzi, nie? No i kiedyś przyszedł, przyprowadził orkiestrę i kazał im grać oczy czarne, nie? Bo mówił, że ja mam ciemne oczy, nie? Janek miał wtedy pierwszy w życiu swoim garnitur, kupiony na raty. Na tym weselu była tylko jedna kobieta, bo to była Basica. Więcej nie było kobiet. Rano przyszedł do mnie Janek z osełką masła. Taką sprzedawali na Polnej, masło w osełkach takich, w pergaminie. I mówi, Czyżyk, uratuj mnie. I opowiada mi, że obudził się rano, słońce świeci. On chce wstać, coś go trzyma. Nie wie co, zanim się jakoś tam wyswobodził od tego, co go trzymało, zobaczył, że jest przyklejony do dachu kina Muranów, do smoły. W dniu 12 września trzech mundurowych dało matce parę złotych, żeby im zorganizowała jakiś prowiant, żarcie. Zdrowie oficerów. Wtedy zetknąłem się pierwszy raz z alkoholem. To było na dzień przed upadkiem miasta. Nabijesz się. Jak panowie! Przecież tu jeszcze dziecko. Dziecko, ale Polak, pić musi. Pij za Polskę. Dobry, nie? Siadaj. Właściwie może ze dwa razy go widziałem w stanie absolutnej trzeźwości i ten stan jakby niwelował cały jego urok. Problemy alkoholowe to była moja pierwsza praca jako muzykoterapeuty i oglądałem filmik, w którym Janek wystąpił jako pacjent. Baba idzie. Bądź spokojny, nie przejmuj się. No i co? Znów pijaństwo? Jakie pijaństwo? Już się zaczęła? Co się miało zacząć? Dawno tego nie było, tak? Ja tu nie zostanę, to nie jest mój dom, człowieku. Co ja mam się tutaj kłócić bez przerwy?
Przepraszam. No i gdzie ty idziesz? No i wracaj! Leczący się w poradni przeciwalkoholowej mąż przerwał abstynencję, jest pijany. Wszelkie dyskusje z nim w tym momencie są bez sensu, a awantura prowadzi do agresywnych reakcji i powoduje dalsze picie. Próbował zwilżyć sobie usta. Miał zbolały wyraz twarzy. Jesteś. Długo się pionizował, a potem zaczął szukać. Znowu piłeś, zostaw to. Siadaj. Piję. Czemu? Bo mnie wywalili z roboty. Połóż się. Nie, bo się rozlecę. Prześpij się. Odpocznij, a później porozmawiamy. W przypadku przerwania abstynencji konieczna jest konkretna pomoc rodziny, poradni i klubu pacjentów. Tylko wspólne działanie może przerwać rozpoczęty ciąg picia i dać pozytywny efekt terapeutyczny. Nie, ja nie piję. Co ty? Od kiedy? Od dzisiaj. No, daj spokój. I tobie też nie radzę. Jak masz kłopoty, człowieku, butelko zmaga depresję. Skąd ty to wiesz? Media. No tacy wielcy, bo znali i tak wszyscy pił. No, a oni za koszulę wylewali. Ja mam czarno na białym. Cztery okresy w jego życiu, kiedy był zupełnie abstynentem. Przez absolutną rewelacją. I nie na Esperalu abstynentem, tylko po prostu raz pił, raz nie pił. A ty wiesz, ile taki garbus może wytrzymać bez picia? Ile? Nie wiem. Jest czymś ekscytującym. Być na samym dnie, na samym dole, a później się z tego wygrzebać i coś jeszcze zrobić sensownego. Moje zasługi są znaczne, bo to 8 esperali, parę izby trzeźwy, parę zatrzymań policyjnych, no. Ludzie mają do mnie zaufanie i lubią mnie od pierwszego wejrzenia. Jasio kiedyś pił piwo na środku Warszałkowskiej. Podeszła do niego staruszka, jakaś tam. Co pan, proszę pana, co pan tu sieje zgorszenie? Piwo pan pije na środku ulicy. Babciu, powiada Janek, pan nie wie, o co chodzi. Ja do organizmu wprowadzam bajkowy nastrój. Mówię, mamo, przyjedzie w sobotę, przyjedzie pan Maklakiewicz z panem Kimisbachem do nas na weekend. Matka zachwycona, bo wie pan, nie znała reali. To muszą być wspaniali ludzie. Ja mówię, no dobra, zobaczysz, fajno jest. Siedzimy rano, proszę pana, w sobotę. Jemy śniadanie, okno otwarte. Piękna willa, piękny ogród, kurwa. Pod oknem w cugach nagle tak. A ja ci, kurwa, mówię, że to jest tu. A ty mi nie pierdol, bo to nie jest tu. Matka mówi, Jacku, chyba przyjechali panowie, węgiel przywieźli. Ja mówię, nie. To przyjechał pan Kimisbach z panem Maklakowskim, kurwa. No to sześć. Żadnych. Maklakiewicz nie był zazdrosny o tajemnicę swojego zawodu. On lubił ze mną grać, często pomagał mi w jakiś sposób. Nawet kłótnia z Maklakiewiczem była pociągająca. London, to jest London, proszę pana. Jeżeli pisarz popuszcza wodze swojej fantazji, to należy to uszanować. Mężczyzna zmęczony życiem i pracą. Lat 50.
Przyszedł Janek do mojej mamy kiedyś z maszyną do pisania. I mówi, pani Czyżewska kochana, pani mnie pożyczy. No nie pamiętam jaką to sumę, jakie to... I zostawię u pani maszynę, bo ja ją przepiję i skończę się jako literat. No i mama wzięła tą maszynę i oddała, i dała mu te pieniądze. I tam po jakimś czasie, co miał oddać, przyszedł po tą maszynę, oddał jej pieniądze, przyszedł po tą maszynę i mówi, pani zobaczy, jaka pani głupia. Otworzył, a to był sam futerał i dwie cegły. Jest taki, nie wiem czy żyje, ale chyba żyje, bo to jest twardy, to książę Alf Bobrowski. To znaczy Alf, tak go wszyscy nazywali Alf, bo Alfons, no i taki samotnik, malarz po Akademii Sztuk Pięknych oczywiście. Znalazłem się w Krasnojarsku. Narysowałem młodą, piękną aktoreczkę. No i później już nie poszedłem pracować do czarnej roboty. I on mówi, wiesz Basia, ja się boję ciebie malować. Bo chciałby dobrze, a nie wie czy uchwyci to, co nie tylko zewnętrzne, tylko co w głębi człowieka, nie? Tkwi. Ty medium. Jesteś moja, kupiona, moja własność. Nie śpi. Dla mnie jesteś normalne cudo. Całe życie marzę o tym. Że ktoś mi dał w mordę. A tu nic. Ja się nie biłam oczywiście. Jasio też mnie nie bił, chociaż Kisielewski napisał tam w swoim jakimś takim alfabecie, że Jasio mnie bił. Rzeczywiście było tak, że się odważyłam go, no, trzasnąć, nie? Raz i drugi. No, ale tak, kłóciliśmy się ostro, to prawda. Z zapałem wielkim. Bo jest takie powiedzenie, że jak raz się podniesie rękę, odważy się na człowieka, to później już ręka sama leci, jak się raz człowiek odważy. I leciała mi ta ręka. Bo byłem głupi, rozumiesz? Głupi, że mnie ktoś doradził, żebym się nie żył, to bym się nie ożył. Postanowiłem żyć tak, jak Martin Eden konkretnie. Co z tego wyszło? Wyszła jedna rzecz, że zacząłem pisać. Widziałem w telewizji. Pana książki pomagały ludziom żyć. Napisał pan sztukę bardzo dobrą, żywą, dowcipną o życiu. Charaktery są dobre. Aniołek jest świetnie napisany. Tak. Pana bardzo, ale ja jestem po wypadku. Wie pan, jeśli dłużej trochę rozmawiam, to od razu mnie głowa boli. Przepraszam pana bardzo. Nie lubili go. I to dość gremialnie to całe gremium w kawiarni Związku Literatów. No i sobie nie mogli darować, czy co gorzej pisali, że ten Janek robociarz tu nagle wtargnął, nie wiadomo skąd. Cały taki był okres dość długi, póki nie zaczął publikować, w filmie się pokazał, już po tym rejsie, to jakby uznali go za swojego. I już właściwie nawet było w dobrym guście z Jankiem się jakoś tak pokazać, na ty przejść. Zacząłem pisać wiersze, zacząłem dużo czytać. I pewnego dnia zrozumiałem, że ja się w poezji nie mieszczę. Zimny zaułek, głuchy zaułek, czapka, gorę, szampan. Drżące ręce, drżące serce, a przy sercu szczęście moje, szczęście. Ty zagrywasz. Cieszę się. Za sto. Sprawdzam. Jeszcze. Dęby! Bytrze jaj. Co?
To słabo wyszło. Nie, 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 bo ty nie zabierasz pieniędzy. To jest raz. Jak ty zagrywasz, to ona sprawdza. To ty mówisz, że dwa. Jasio bardzo mnie kochał. Muszę państwu powiedzieć, to nieskromne jest, co mówię. Był wytrwały, miał do mnie cierpliwości wszystkiego, co człowiek człowiekowi może okazać. No przyśnił mi się w ten sposób, że wyszłam na brzeg, nie? Na jakiś brzeg. No i na tym brzegu, co ja widzę w tym śnie? Ja już to sobie w tym śnie uświadomiłam, że ja się znalazłam po tej drugiej stronie, nie? Gdzie tam tego chimizmaka chciałam się przebić, szukałam go. I nagle długo tak poszukiwałam, bo dużo tych pościeli na ziemi leżą, ci żyją, żywi. I nagle podchodzę, jest chimizmach. No, później się pochyliłam nad tym chimizmachem i taka byłam szczęśliwa w tym śnie, że go widzę i on żywy. I on był tak przykryty pod szyję, ręce miał schowane. I nagle on wyjmuje te ręce spod tej kołdry i mnie obejmuje tak kleszczowym uściskiem, że się obudziłam. Uważaj na kota. Dobrze, że już stałeś. Ty wiesz, co mi się śniło? No, co takiego? London. Martin Eden. I ja. Szukaliśmy złota. Człowiek jednak ma charakter myśliwego. Jest trochę poszukiwaczem i tropicielem. Przyjemnie jest szukać, choćby się miało nic nie znaleźć. Złoto jakoś niepokoi człowieka. Robi go zachłannym. Ale również w pracy trzeba zachować jakiś umiar. Trzeba iść na ryby. Upić się. Trzeba cieszyć się życiem. Perkele. Jest dobrze. Kiedy wszystko idzie dobrze. Ale tak rzadko wszystko idzie dobrze. Trzeba było znaleźć w Polsce głos, który by najlepiej reprezentował tego lapońskiego poszukiwacza złota. Człowieka, który dużo używał różnych trunków i który dużo palił. Czyli potrzebny był chrząstki, bardzo polski głos. Trudno, mam taki głos. Poszedłem nawet do laryngologa. No i lekarka się mnie pyta, proszę pana, od kiedy pan ma taki głos? Ja mówię, od kołyski, a do kiedy? Do trumny. Z Lapończykami żyję w dobrych stosunkach, bo nie rozumiem ich języka. Nie muszę przecież rozumieć. To są bardzo mili ludzie. Wszyscy. Głowo daj rozum. Forma opowiadania najbardziej mi odpowiada. Nie mam możliwości po prostu usiąść. Zabrać się do pisania jakiejś powieści. Dlatego, że ja muszę zarabiać na życie. Muszę płacić komorne, muszę światło zapłacić, gaz. Złotko. Zapamiętaj sobie, że wojsko wiąże ludzi na całe życie. Poznasz Stefan. Przez jakiś czas z Jankiem byłem w jednej kompanii. Byłem takim, no, mamin synkiem, prawda? Nie boję się teraz tego określić. I wtedy do mnie podszedł właśnie taki jakiś chłopak barczysty z dużą głową i coś takiego w rodzaju powiedział, a ty co? Nie powiem, że się zaprzyjaźniłem, ale to już nawiązała się jakaś między nami nić, no, sympatii, przyjaźni. Janek tam posyłał wiersze swoje, te wiersze były drukowane. Pisaliśmy tam jakieś opowiadania, prawda? Z tym, że jak mówię, to była działalność czysto komercyjna, absolutnie.
I to było tak, że tam pół opowiadania Janek pisał, drugie pół ja. te pieniądześmy po prostu przepijali, prawda? Jeszcze się nie zalecał do kobiet. No może mu się tam niektóre podobały. Z tymi domami to jest dziwnie zawsze w życiu. Tam. Nie lubiły go bardzo kobiety, tak. No potrafił jakoś nawet miał czułe przekleństwa w stronę dam takie. No. Ostre, ale czułe te przekleństwa były. Były wywiady z nim w gazetach i on stał się taki, taka już sława wśród tych ludzi. I też pił wódkę. Ja mówię, to ja teraz chyba z tym Jankiem zacznę go namawiać, żeby nie pił. Ja będę miała swojego artystę. Bo on mi się jeszcze oświadczał, zapomniałam, że mi się oświadczał. Ja powiedziałam, Janek, przecież za młoda jestem, w ogóle nie zawracaj głowy, to nie o to chodzi. No był bardzo nieświeży czasami i trudno mi to elegancko powiedzieć, a nie chcę mówić nieelegancko. Może wzbudzał w ludziach pewne obrzydzenie. Ja nie powiem, że we mnie nie. Natomiast ja uważam, że tego nie wolno nikomu okazywać, nigdy. Nawet jeśli się to czuje, to trzeba to troszkę przemóc. I ja go na swój sposób lubiłam. I może stąd jego sympatia, może w ogóle ja jestem miłą osobą, którą ludzie lubią, to trzeba też wziąć pod uwagę. I w kawiarni koledzy założyli się z Jankiem. Jasiu, dostaniesz 500 zł, ale idź na dół i powiedz Madzi samozwaniec, ty stara kurwo. Nie, ty kurwo, o nie stara, ty kurwo. Janek mówi, nie ma sprawy. Schodzi na dół, wali do Madzi samozwaniec i mówi, ty kurwo, a Madzia, Jasiu, chodź, to cię pocałuję. Nikt mi dawno takiego komplementu nie powiedział. I on mi właśnie nad Wisłą zaczął opowiadać, że on tak kocha wodę, bo on miał takie życie okropne, że to, co on przeżył pływając, mówi, bo ja byłem marynarzem słodkich wód. Moja ukochana, dlaczego jesteś zasmuconą? Czemu przysłaniasz oczy jedwabnych żen zasłoną? Nie warto ranić serduszka wspomnieniami naszych dawnych dni. Smutek ci spłoszę, rozkosz ci stworzę, wtedy uwierzysz mi. Tak jak ty za mną, tak ja za tobą wciąż tęskniłem. Zawsze z tą myślą, że tylko ciebie polubiłem. Dziś zrozumiałem, że nigdy nie przestanę kochać cię. Dziś pełen żalu, chociaż woda dalej, proszę, ach, przebacz mi. Nuda. Nic się nie dzieje. Trzciny wyprawiłem na własny koszt. Kupiłem 2 litry bimbru buraczanego i kilo końskiej kiełbasy. Dziki? Dziki? Moho! Chrzestni mieli stosunek rozmaity. Spałem na skrzynce od węgla na melinie. Himilsbach był mamzerem, czyli nie wiadomo dobrze kim. Nie wiadomo, kto był ojcem. Bękart, podrzutek. W hebrajskim mamzer to jest człowiek równocześnie przeklęty i błogosławiony. Bo Pan Bóg ma nieczyste sumienie, że taki człowiek pojawił się na ziemi. W związku z tym wynagradza mu nędzę istnienia talentami. Szukam kogoś, niech kogoś własnego, czy tacy tutaj są. Szukam kogoś, kogoś na co dzień i na pogodę go. Szukam kogoś, kogoś na stałe, czy tacy tutaj są. Szukam kogoś na długie życie,
wszystkim na złość. On niech by mnie kochał, kochał jak ja. Jego szukam kogoś, ech, kogoś własnego. Czy tacy tutaj są? Ja się nie nazywam Himilzba, ja się nazywam Himmels czy Zetbach. Himmel to niebo, a Bach to strumień. Mówi, ja mam niebiańskie życie, o. No, ja się był romantykiem też, mimo takiej swojej brutalności pozornej, zewnętrznej. Na czubku naszej choinki zawsze zawieszaliśmy takie dwa podwójne aniołki, takie jak gdyby popiersia dwóch aniołków ze skrzydełkami. Jasiowi się bardzo podobały tamte aniołki, a mnie się bardzo podobał ten aniołek właśnie. No i zamieniliśmy się po prostu na te aniołki. I zawsze go wystawiam na choince i zawsze wtedy myślę o Jasiu, no bo to się nie da inaczej. Zabawna była reakcja, kiedy ja już obroniłam tę pracę magisterską. Dostałam zresztą piątkę na obronie. Zadzwoniłam do niego, mówiłam, no panie Janku, właśnie już skończyłam, obroniłam pracę. No co kurwa dostałaś? No ale jak mi powiesz, że tam nie obroniłaś, to ja ci dopiero tam... Tutaj padły słowa, których... żadna telewizja pewno nie zniesie. Ja bym ci kurwa napierdolił, jakbyś nie obroniła. No ja mówię, nie, ja obroniłam. I dostałam, a co kurwa dostałaś? No dostałam piątkę. No to, no, ale to że dzisiaj już powiedział tak, że chyba nie mogę powiedzieć. A powiedział, no to się kurwa tak cieszę, żebym cię chętnie pocałował. Przecież i żaden my jesteśmy artyści, to myśmy powinni pewne rzeczy rozumieć. Na przykład był taki wielki Tuwim i jak Tuwim potrafił przeklnąć, ale nie tak od uliczne przekleństwo, tylko Tuwim powiedział, jak przeklął. I powiem nawet pies się jebał, bo to by był mezalem dla psa. Ale umiał przekląć? W moim życiu nie było jednego pasa startowego. Ja startowałem jednocześnie w kilku kierunkach. Zaczyna się od tego, nie? Że zdejmuje ramionczko, prawda? Obnażamy piersi. A jak będzie to, że on jest w spodniach? Że niby nie, jest musi to coś zrobić z tymi spodniami. Nie, ja się nie rozbiorę. No, ja ci mówię, żeby się rozebrał. Na to ja biorę nogę. Jest noga, tak? Może być? Jest noga. Jedna rajstopka poszła. Druga rajstopka poszła, tak? Ja to ściągnę, ty się nie bój. Ja se przełożę, a potem se z powrotem przełożę, jakby nie miał problemu z majteczkami. Lada chwilę rozpocznie się odliczanie wsteczne ostatnich 10 sekund przed startem. No przestań. No przestań. Dobra, no już wystarczy. Jeszcze raz? To chodź, jeszcze raz. Cicho. Okej. Chyba już jesteśmy w chmurach. Chyba tak. Bardzo często muszę się zastanawiać nad prawdziwością tego mojego życiorysu. Był marzycielem. On miał te zielone oczy. No takie oczy, teraz w życiu widziałem takie oczy zielone, podobne do Janka miał Gałczyński. Żona wujka, najpiękniejsza kobieta, jaką widziałem na świecie, no wtedy mi się tak wydawało. No ale może i dobrze mi się wydawało, bo przypominam, że na każdą pogodę miała inny kolor oczu. On po prostu jest jaki jest, całym balastem tych podwójnych wątków w swojej biografii. Jaś nie jest źródłem informacji o samym sobie, w sensie informacji tak zwanych prawdziwych. Wszyscy jesteście kurwy, krzyczał, a ty jedna jesteś królewna. Ja się nieraz nim, co tu ukrywać, zgadzałam, patrząc na te osoby, które tam siedziały. Jan Himilzbach był wielowymiarowy, on nie był tylko menelem. Był takim wahadłowcem, jakby gdzieś tam lądował w dno, a później wracał. Wierzę, że Himilzbach to jest temat z pewnym kluczem. Ten klucz jest podwójny.
Po pierwsze, jest to unikalny przykład człowieka, który był równocześnie herosem kultury wysokiej i niskiej. Że jedną nogą był na Olimpie i naprawdę uważali go za równorzędnego partnera tacy ludzie jak Młodożeniec czy Konwicki. A z drugiej strony nigdy nie wyparł się swoich kumpli z Mamra, jak wychodzili, to witał ich bankietem. To ja już wiem, co grane. Szacunek. Przez całe życie, od kiedy stałem się sławny, to nagrałem chyba z 400 wywiadów. Wypytywali się mnie o moje życie. No to każdemu z nich mówiłem coś innego. Bo ile razy można pierdolić to samo? Tak jak ty za mną, tak ja za tobą wciąż tęskniłem. Zawsze z tą myślą, że tylko ciebie polubiłem. Dziś zrozumiałem, że nigdy nie przestanę kochać cię. Dziś pełen żalu, chociaż woda dalej. Proszę, ach, przebacz mi. Wrócę, gdy świat otura mgły. Wrócę, zcachuję złoczu łzy. Mocniej do serca cię przytulę. W twoje oczy spojrzę czule, tak jak za dawnych dni. Wtedy w rytm naszych serc słuchani pójdziemy razem zakochani w pełen szczęścia w świat. Wtedy w rytm naszych serc słuchani pójdziemy razem zakochani w pełen szczęścia w świat.